Czcigodni weterani walk o niepodległość, szanowny panie ministrze, panie prezesie, szanowne panie i szanowni panowie, oficerowie Wojska Polskiego, drodzy państwo. W 1945 roku wolny świat cieszył się, że zakończyła się jedna z najstraszliwszych wojen, jakie znała ludzkość. Ale niestety tej radości nie mogli podzielać Polacy, ponieważ jedną okupację, okupację brunatną, narodowo-socjalistyczną, zastąpiła druga, czerwona. Wolnemu światu Zachodu zabrakło wtedy odwagi, aby stoczyć kolejny bój ze złem, złem, jakim był komunizm. Ale tej odwagi nie zabrakło Polakom, którzy swojej walki nie zakończyli wraz z pokonaniem niemieckiej III Rzeszy. Kontynuowali ją, bo wiedzieli, że Polska nie jest wolna, nie jest niepodległa. Można powiedzieć, ocalili honor Polaków, żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci. Podjęli się straceńczej walki o to, co najcenniejsze w życiu ludzi, narodów i państw, o niepodległość i o honor. Walczyli osamotnieni. Świat Zachodu patrzył na to, co dzieje się w Polsce i milczał. A my przelewaliśmy swą krew o to, aby przywrócone były w Polsce te wartości, które podeptała niemiecka III Rzesza i sowiecka Rosja swą agresją w 1939 roku. Walczyliśmy jako Polacy o powrót Polski wiernej chrześcijańskim korzeniom. Ci, którzy tu spoczywają. Ci, którzy spoczywają w tylu bezimiennych jeszcze mogiłach, stali się wtedy rycerzami dobra w kolejnej odsłonie walki dobra ze złem. I stali się też ziarnem. Fizycznie wyeliminowani przez komunistów, stali się ziarnem, na którym wzrasta współczesna Polska, bo to z ich tradycji, z ich siły, z ich kodeksu wartości budujemy my współcześni swój kodeks wartości i swoją siłę. Są oni dla nas punktem odniesienia, a ich słowa, ich czyny są cały czas dla nas testamentem i wskazanie. Wielu w ostatnich dniach podnosi kwestię tego, że po wojnie w Polsce miał miejsce spór, który miał rangę czy charakter wojny domowej. Trzeba powiedzieć wyraźnie, to nie była wojna domowa. To była kolejna odsłona odwiecznej walki dobra ze złem. To była wojna wolnych Polaków z namiestnikami Kremla, z tymi, którzy chcieli stłamsić nas i uczynić 17. Sowiecką Republiką. To, że tak się nie stało, to również zasługa żołnierzy powstania antykomunistycznego, bo Sowieci zobaczyli, że tu trwa opór, opór trwający blisko 20 lat i że nie da się wprost włączyć nas jako kolejnej republiki do Sowieckiego Związku. To ich ogromna zasługa. Dziękujemy dziś niezłomnym. Dziękujemy wyklętym przez komunę, ale nigdy nie wyklętym przez naród polski. Za to, że ocalili honor Polaków. Za to, że nie zabrakło im odwagi. Dzięki czemu my dziś jesteśmy wolni. Chwała bohaterom. Chwała żołnierzom niezłomnym. Chwała bohaterom naszej
wolności.